My, mieszkańcy, przynajmniej tutaj na Pomorzu Zachodnim, stoimy po stronie tych, którzy wykonują swoją pracę rzetelnie, którzy pełnią swoją misję rzetelnie i którzy z tego powodu niestety byli, chciałbym to podkreślić, że mam nadzieję, że będę mógł już niedługo mówić o tym w czasie przeszłym, byli represjonowani, szykanowani, ciągani po prokuratorach.